Dzień dobry, nazywam się Maria Lepucka, jestem położną i w tym odcinku odpowiem na 10 najczęstszych Waszych pytań dotyczących użytkowania plastrów antykoncepcyjnych. Niedawno na moim kanale pojawił się pierwszy odcinek dotyczący plastrów antykoncepcyjnych. W tamtym odcinku opowiadałam o tym, jak stosować plastry antykoncepcyjne, jakie skutki uboczne mogą się pojawić w trakcie ich stosowania, jak również jakie są plusy i minusy oraz jakie są przeciwwskazania do zastosowania takiej metody antykoncepcji. Jeżeli jesteś więc ciekawy, jak działa ta metoda antykoncepcji, to odsyłam Cię do pierwszego odcinka. A dzisiaj chciałabym odpowiedzieć na Waszych 10 najczęściej zadawanych pytań dotyczących plastrów antykoncepcyjnych. Przez wiele lat prowadziłam bloga i na tym blogu też pojawił się artykuł dotyczący plastrów antykoncepcyjnych, a pod nim było kilkaset pytań Waszych dotyczących tej metody antykoncepcji. Zebrałam te najczęściej powtarzane pytania, te z którymi zgłaszaliście się zarówno w komentarzach pod artykułem, jak i pisaliście do mnie wiadomości z prośbą o pomoc i o poradzenie, co zrobić w danej sytuacji. Zebrałam więc dla Was te najczęstsze pytania i dzisiaj podzielę się z Wami odpowiedziami na nie. Jak prawidłowo przykleić plaster antykoncepcyjny? Pytanie niby błaha, ale mnóstwo osób popełnia w tym zakresie błąd. Plaster antykoncepcyjny powinien być przyklejony na gładkiej skórze, nieowłosionej i nieposmarowanej żadnym kosmetykiem, na przykład balsamem do ciała. Taki plaster antykoncepcyjny można przykleić na skórze ramienia, można przykleić na łopatce, można przykleić także na okolicy pośladka. Natomiast nie powinno być to miejsce, które jest narażone na kontakt z odzieżą, która mogłaby zedrzeć nam ten plaster ze skóry. Na przykład tam, gdzie mamy jakieś gumki, rękawki czy ramionczka od stanika. Powinno być to po prostu takie miejsce, które jest w miarę płaskie, bez zagięć i z którego po prostu tak łatwo nam ten plaster nie odpadnie. Powinno być to też miejsce, na którym mamy taką normalnej grubości skórę, czyli jeżeli przyklejamy na ramieniu, to na zewnętrznej stronie, a nie na wewnętrznej, gdzie skóra jest bardziej delikatna, ponieważ plaster może powodować także podrażnienia skóry. Jest to jeden z częściej spotykanych skutków ubocznych. Kiedy przykleić pierwszy plaster? Bardzo często pytacie o to, jak w ogóle zacząć taką antykoncepcję hormonalną. Wszystko zależy od tego, czy wcześniej stosowałyście jakąś metodę antykoncepcji hormonalnej, czy też nie. Jeżeli nie stosowałyście wcześniej żadnej antykoncepcji hormonalnej, to pierwszy plaster najlepiej nakleić w pierwszym dniu cyklu, a więc w pierwszym dniu krwawienia miesiączkowego. Od tej pory każdy kolejny plaster nakleja się dokładnie w tym samym dniu tygodnia, a więc jeżeli na przykład w poniedziałek wypadł Wam pierwszy dzień miesiączki, wtedy naklejacie pierwszy plaster i w każdy kolejny poniedziałek zmieniacie plaster na nowy. Jeżeli chcecie koniecznie zacząć w innym dniu cyklu, to można to zrobić, ale wtedy przez pierwszy tydzień antykoncepcja może jeszcze w pełni nie działać i w takiej sytuacji należy przez pierwszy tydzień stosować dodatkową mechaniczną na przykład metodę antykoncepcji, czyli na przykład prezerwatywę, po to, aby ta pewność była większa, że metoda antykoncepcji będzie skuteczna. Jest też takie prawdopodobieństwo, że będziecie chciały przejść od razu na przykład z doustnych środków antykoncepcyjnych na plastry antykoncepcyjne. I w takim przypadku trochę tutaj zależy od preparatu, który wybierzecie, ale najbezpieczniej jest następnego dnia po ostatniej tabletce, którą zażyłyście, takiej zawierającej hormony, przykleić od razu plaster. Czyli na przykład, jeżeli w czwartek przyjęłyście ostatnią tabletkę zawierającą hormony, czyli 21 tabletkę z opakowania, najczęściej, to kolejnego dnia naklejacie pierwszy plaster i to jest Wasz dzień zmiany plastra. I tutaj analogicznie, jeżeli chcecie rozpocząć stosowanie tej antykoncepcji w którymkolwiek innym dniu, to wtedy należy pamiętać o tym, aby przez 7 pierwszych dni stosować jeszcze dodatkową metodę zabezpieczającą przed ciążą. Zapomniałam zmienić plaster na nowy. Co robić? Jeżeli zapomniałaś zmienić plaster na nowy, ale nie minęło jeszcze 48 godzin, to po prostu zmień plaster i poza tym nie zmieniaj niczego. Skuteczność takiej antykoncepcji powinna być w pełni utrzymana. Czyli na przykład jeśli miałaś drugi lub trzeci plaster przykleić powiedzmy we wtorek, a zrobiłaś to w środę wieczorem, no to nadal ta antykoncepcja powinna być skuteczna. Dzień zmiany plastra pozostaje wówczas bez zmian, czyli nadal zmieniasz plastry we wtorek.
Jeśli jednak minęło już 48 godzin, no to niestety ta metoda antykoncepcji może już nie działać w pełni. I w takiej sytuacji należy natychmiast rozpocząć nowy cykl antykoncepcji, czyli rozpocząć zupełnie nowe opakowanie od pierwszego plastra i od samego początku zacząć ten cykl antykoncepcji jeszcze raz. Należy też pamiętać o tym, że w takiej sytuacji musisz zastosować przez te pierwszych 7 dni dodatkową metodę antykoncepcji, jeżeli chcesz, aby ta skuteczność została utrzymana. Jednak pamiętaj, że powyżej 48 godzin, im więcej czasu minęło, powyżej tych 48 godzin, tym większe ryzyko, że już mogło dojść do owulacji i nie można wykluczyć wtedy ciąży. Może się też zdarzyć, że zapomnisz odkleić ostatni plaster na czas, czyli wtedy, kiedy powinna być ta 7-dniowa przerwa w stosowaniu antykoncepcji, ty nadal masz naklejony plaster. Taka sytuacja w ogóle nie ma wpływu na skuteczność metody antykoncepcyjnej pod warunkiem, że na czas nakleisz pierwszy plaster z nowego opakowania. Więc w takiej sytuacji, gdy na przykład miałaś zdjąć ostatni, trzeci plaster w środę i zapomniałaś i zdjęłaś go w czwartek czy w piątek, to nie ma to znaczenia, po prostu go zdejmij, ale pierwszy plaster z nowego opakowania koniecznie naklej na czas, czyli jeżeli Twoim dniem zmiany plastra była środa, to pozostaje tym dniem środa, więc nowy plaster naklejasz w środę, pomimo tego, że nie miałaś plastra tylko przez na przykład 5 czy 6 dni, ponieważ zdjęłaś go za późno. Taka sytuacja nie wpływa na skuteczność antykoncepcji, więc nie ma się czym przejmować. Plaster odkleił się całkowicie lub częściowo. Co robić? Jeżeli zauważysz, że Twój plaster zaczyna się odklejać, spróbuj przykleić go ponownie. Ale możesz uznać, że jest prawidłowo naklejony tylko wtedy, jeżeli całkowicie przylega do skóry, czyli nie możesz go na przykład przykleić jakimś innym plastrem z wierzchu, jakimś bandażem czy czymkolwiek innym, przymocować go do skóry, ponieważ taka antykoncepcja nie będzie skuteczna. Plaster sam musi przylegać całą swoją powierzchnią do Twojej skóry. Jeżeli tak nie jest, to antykoncepcja będzie nieskuteczna. W związku z tym, jeżeli Twój plaster odkleił się w znacznym stopniu lub odkleił się całkowicie, ale nie minęło jeszcze 24 godziny od tego zdarzenia, naklej nowy plaster i wtedy antykoncepcja powinna być nadal tak samo skuteczna. Ten nowy plaster oczywiście nie jest liczony jako kolejny plaster, tylko jako kontynuacja tego, który odpadł. Jest to po prostu zapasowy plaster, który zużywasz, dodatkowy. Czyli na przykład, jeżeli zmieniasz plastry w każdy poniedziałek, a w środę zauważyłaś, że Twój plaster zmieniony 2 dni temu odpadł, naklejasz nowy, ale w kolejny poniedziałek, najbliższy, znów zmieniasz plaster na nowy, tak? Więc dzień zmiany plastra pozostaje bez zmian i skuteczność antykoncepcji również pozostaje bez zmian. Znacznie gorzej, jeżeli minęło powyżej 24 godzin albo zwyczajnie nie wiesz, kiedy to się stało, czyli pewnego dnia odkryłaś, że plastra nie ma i nie jesteś pewna, czy był on na swoim miejscu wczoraj. W takiej sytuacji może nie być w pełni skuteczna taka antykoncepcja i w takiej sytuacji należy natychmiast rozpocząć cały nowy cykl antykoncepcji. Od pierwszego plastra, tak? Czyli naklejasz nowy pierwszy plaster, zmienia się też dzień zmiany plastra, tak? No bo tutaj może być to inny dzień niż, będzie to inny dzień niż ten, który był zazwyczaj, więc ten dzień ulega zmianie, a Ty rozpoczynasz nowy cykl antykoncepcji, pamiętając o tym, że ta metoda może nie być w pełni wtedy skuteczna i w pierwszym tygodniu stosowania tego nowego opakowania, nowego cyklu, należy zastosować dodatkową metodę antykoncepcji. Zapomniałam nakleić plaster po 7-dniowej przerwie. Niestety ta sytuacja zdarza się dość często, czyli mamy 7 dni przerwy, jest to tydzień bez plastra, no i po tym tygodniu niestety zapominamy nakleić nowy plaster i minęło na przykład 8, 9 czy 10 dni i wtedy stwierdzam, że o kurczę, już powinnam dawno mieć ten plaster naklejony. Niestety, w takiej sytuacji skuteczność antykoncepcji z każdym dniem spada i jeżeli doszło do stosunku w tej przerwie 7-dniowej, po której nie naklejono nowego plastra, istnieje ryzyko ciąży. Jeżeli zauważysz taką sytuację, odkryjesz to w którymś momencie, to po prostu jak najszybciej naklej plaster i rozpocznij nowy cykl antykoncepcji oczywiście, ale jednocześnie stosując dodatkowe zabezpieczenie przez pierwszych 7 dni. Natomiast pamiętaj też o tym, że jeżeli był ten stosunek, tak, w ciągu tej przerwy, nie możesz wykluczyć ciąży i wręcz zalecałabym sprawdzić, czy w tej ciąży nie jesteś. Czy w tygodniu bez plastra antykoncepcja działa? Tak, antykoncepcja działa przez cały czas. W tej przerwie 7-dniowej, gdy plaster nie jest naklejony, antykoncepcja również działa, ale wyłącznie pod warunkiem, że na czas nakleisz kolejny plaster z opakowania. Brak krwawienia w 7-dniowej przerwie.
Im dłużej stosujesz taką metodę antykoncepcji, tym bardziej prawdopodobne, że zdarzy się jakieś zaburzenie w tym krwawieniu w 7-dniowej przerwie. Czyli na przykład to krwawienie w ogóle się nie pojawi albo pojawi się tylko plamienie. No i niestety niekiedy zdarzają się też takie plamienia w trakcie tego cyklu antykoncepcyjnego. Jeżeli są to pojedyncze przypadki, to najprawdopodobniej nic złego się nie dzieje. Jeżeli zdarza się to często lub masz jakieś inne niepokojące objawy, najlepiej skontaktuj się ze swoim lekarzem ginekologiem, aby wykluczyć jakieś inne problemy. Niemniej jednak producent w ulotce uprzedza, że takie sytuacje mogą się zdarzyć, czyli mogą się zdarzyć przerwy bez krwawienia, tak te 7-dniowe przerwy, jak również mogą się zdarzyć plamienia w trakcie stosowania takiej antykoncepcji hormonalnej. Jak przesunąć krwawienie? Czasami zdarzają się takie sytuacje, gdzie chcemy przesunąć krwawienie, to z odstawienia, ponieważ stosujemy antykoncepcję w ciągłym cyklu, tak? Czyli 3 tygodnie stosujemy plastry antykoncepcyjne, tydzień przerwy, 3 tygodnie stosujemy, tydzień przerwy i tak dalej, to jesteśmy w stanie sobie bardzo dokładnie obliczyć, kiedy następują te przerwy i kiedy ewentualnie pojawi się to krwawienie z odstawienia. No i niekiedy pojawiają się takie sytuacje życiowe, gdzie chcemy to krwawienie przesunąć, na przykład mamy zaplanowany jakiś wyjazd, tak? Którym nie chcemy mieć tego krwawienia bardzo akurat. Taka sytuacja również jest możliwa. To znaczy, jeżeli chcesz przesunąć krwawienie, należy bez 7-dniowej przerwy zastosować po sobie 2 cykle antykoncepcji. A więc jeżeli zastosowałeś już 3. plaster, ściągasz go, to od razu wymieniasz go na 1. plaster z nowego opakowania. I w ten sposób możesz o 3 tygodnie to krwawienie przesunąć. I w takiej sytuacji po prostu naklejasz po sobie 6 plastrów, potem robisz tygodniową przerwę i rozpoczynasz nowy cykl. Niestety nie jest pewne, że krwawienie czy plamienie w tym czasie się nie pojawi. Niekiedy zdarza się, że w ciągu tego 6-tygodniowego długiego cyklu pojawia się jakieś plamienie lub krwawienie. Czy mogę stosować plastry antykoncepcyjne po porodzie? Tak naprawdę to zależy od tego, czy planujesz karmić swoje dziecko piersią. Jeżeli nie planujesz karmić piersią lub nie karmisz piersią, to możesz po porodzie stosować dwuskładnikową antykoncepcję hormonalną, bo taką właśnie antykoncepcją są plastry antykoncepcyjne. Jeśli jednak planujesz karmić dziecko piersią lub jesteś jeszcze w trakcie laktacji, nie powinnaś stosować plastrów antykoncepcyjnych. Dla Ciebie bardziej odpowiednia będzie metoda antykoncepcji hormonalnej jednoskładnikowej. Myślę, że niedługo nagram na ten temat również film. Jak odstawić plastry antykoncepcyjne? Jeżeli chcesz zrezygnować z tej metody antykoncepcji, zmienić ją na inną lub po prostu planujesz ciążę, zwyczajnie skończ swój 3-tygodniowy cykl antykoncepcyjny i tyle. I po przerwie nie nakleję już kolejnego plastra. Jeżeli zmieniasz na inną metodę antykoncepcyjną te plastry, to pamiętaj, że jeżeli przerywasz ten cykl antykoncepcyjny i po tej 7-dniowej przerwie nie zostanie naklejony nowy plaster, ani po zakończeniu plastrów nie przejdziesz na przykład na metodę doustną, czyli tabletki antykoncepcyjne, to nie masz zabezpieczenia przed ciążą, więc musisz wybrać inną jakąś metodę, która będzie dla Ciebie zabezpieczeniem, no chyba, że akurat planujesz zajść w ciążę, wtedy nie jest wymagana żadna szczególna przerwa w stosowaniu antykoncepcji, a zajściem w ciążę. Więc tak naprawdę zależy, dlaczego rezygnujesz z tej metody antykoncepcji. To były takie najczęściej zadawane przez Was pytania dotyczące plastrów antykoncepcyjnych, ale jeżeli przychodzi Wam coś jeszcze do głowy, macie jakiś problem ze stosowaniem tej metody antykoncepcji, to oczywiście pytajcie w swoich komentarzach. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia.